rodzina potrzebuje duchowego umocnienia, by sprostać wyzwaniom, które stawia świat w XXI wieku. Podczas diecezjalnego święta rodziny w Jemielnicy biskup Andrzej Czaja przedstawi autorski program odnowy Kościoła poprzez intensywną pracę nad sobą i relacjami z innymi. W sanktuarium świętego Józefa spotkali się także bracia Józefowi z okazji swojego patronalnego święta. Hanna Honisz, zapraszam na program. Świadomość tego, że sami sobie z wieloma trudnymi, można powiedzieć, formami życia, poziomami życia w rodzinie czy w małżeństwie nie radzimy, no to do kogoż pójdziemy, jak nie do Pana. A świętego Józefa rzemieślnika było, można powiedzieć, no, z dwóch stron jakby wskazane, żeby je podjąć, bo to był kiedyś taki dzień 1 maja, żeśmy świętowali, ludzie byli trochę przyzwyczajeni do tego, żeby na majówkę pójść. No i dlatego ten pomysł był 1 maja, tym bardziej, że w Jemielnicy, w sanktuarium świętego Józefa, wtedy jeszcze nie było to sanktuarium, ale tutaj była siedziba Bractwa świętego Józefa, to tak naturalnie przyszło, że no gdzie iść 1 maja, jak nie do świętego Józefa rzemieślnika. Jestem bratem świętego Józefa i po prostu, no, tak przyjeżdżam to jak do domu. Mieszkamy w Jemielnicy i każdego roku jesteśmy na tym jarmarku cesarskim, na tym święcie. Rodziny się rozpadają, bardzo dużo rozwodów, bardzo dużo związków nieformalnych, które się z byle powodu potem rozpadają, a jednak jak się trzyma człowiek starych wartości, przysięg małżeńskich, to przetrzymuje wszystkie kryzysy. I my już będziemy mieć za rok 50 lat po ślubie. Jak dbać o rodzinę, żeby była szczęśliwa? Przede wszystkim modlitwa, Kościół i miłość zdrowi wszystko. A kiedy przychodzą trudne chwile? Ja wszystko powierzam Maryi zawsze. W takich trudnych sytuacjach modlę się do niej i zawsze jakoś mnie wysłuchuje i mnie wspiera. To jest mój pierwszy raz tutaj w Jemielnicy. Dowiedziałam się właśnie od kuzyna, że jest tutaj święto rodziny i że zawsze co roku odbywa się 1 maja, także w ogóle chciałam jechać do sanktuarium świętego Józefa, do Prudnika, bo właśnie my jesteśmy z gminy Biała, ale właśnie kuzyn mi powiedział, że tutaj jest diecezjalne sanktuarium i chcieliśmy dzisiaj skorzystać i tym bardziej, że jest święto rodziny, a rodzina jest przecież najważniejsza, tak? Chcemy dawać dobry przykład dzieciom. Trzeba czas, dużo czasu poświęcić, dużo miłości, szacunku wzajemnego, zrozumienia i przede wszystkim moim zdaniem ważne są rozmowy. Jak dbać o tą rodzinę, żeby właśnie była szczęśliwa? No, do kościoła chodzić, modlić się. To jest chyba numer jeden. A o relacje wzajemne jak dbać? Modlić się wieczorem, z żoną rozmawiać, z dziećmi. Dzieło Bractwa Świętego Józefa powstało przede wszystkim z wdzięczności dla historii, także tego miejsca oraz bractwa, które tutaj od XVII wieku istniało pod tą samą nazwą, Bractwo Świętego Józefa. Naturalnie działalność tamtego bractwa ze względu na trochę odmienne cele, oczywiście strukturę, wygasło. I marzeniem księdza biskupa Andrzeja było, by jego działalność wznowić, ale jako formę duszpasterstwa mężczyzn naszej diecezji. Jestem w Bractwie Świętego Józefa. Co to bractwo Panu daje? No, modlitwa, no, proszenie o łaskę dla całej mojej rodziny, no i tyle. A w czym ten święty Józef jest dla Pana wzorem? No, wzorem do naśladowania. Do tego, żeby być dobrym człowiekiem. Mamy swoje spotkania, nie? Dwa razy do roku. No tam jest całkiem osobna, inna modlitwa niż ten się przyzwyczaja. A tak każdy jest osobny, ale wszyscy razem niby się modlimy, nie? To nas zgromadza. Jesteśmy niby, nas jest dwóch z bractwa, z Opola jestem, nie? Z parafii świętej Jadwigi, dwóch. Ale ta wspólnota jest duża, bo nas łączy wszyscy w kościele, nie? I to jakoś każdy coś z sobą wnosi w to, nie? Czyli ja się modlę tu, ten, tam, ale nas jest bardzo dużo. Potrzeba tutaj takiego naprawdę wielkiego nawrócenia serca, innego w ogóle wartościowania.
bo przewartościowujemy, przeceniamy to, co doczesne, to, co świat nam oferuje, to też, co jest, można powiedzieć, nieraz potrzebą ciała czy pragnieniem takiego ziemskiego życia. Tymczasem dusza nieśmiertelna i tylko ona jest. I cóż mówi Jezus z tego, żebyśmy nawet cały świat zyskali, a na duszy szkodę ponieśli. Dlatego trzeba po prostu bardziej jeszcze dowartościować duszę w naszym życiu i o nią po prostu zadbać. Czyli chodzi nade wszystko o to, żeby podjąć taki trud, wysiłek odnowy duchowej. Lat temu w tym miejscu zostało erygowane właśnie 1 maja Bractwo Świętego Józefa. Od tego czasu rozwija się jako wspólnota mężczyzn i młodzieńców, która się formuje, która przede wszystkim w Świętym Józefie szuka wspomożyciela i orędownika. W tym roku do tej wspólnoty dołączyło 35 nowych członków, zamykając liczbę całej wspólnoty w liczbie 1062. Ale oczywiście nigdy o liczby nie chodziło. Chodziło o to, żebyśmy tworzyli wspólnotę taka, która potrafi się ze sobą spotykać, potrafi wzajemnym świadectwem wiary się ubogacać, potrafi razem się modlić i razem spoglądać na świętego Józefa. I myślę, że te cele podstawowe, które są w statucie tej wspólnoty naznaczone, są wiernie realizowane pod okiem duszpasterzy, którzy posługują tej wspólnocie w 14 rejonach naszej diecezji. To jest też warunek w ogóle odnowy dzisiaj Kościoła, życia całego Kościoła, parafii naszych, rodzin chrześcijańskich, ale to jest też warunek w ogóle odnowy, można powiedzieć, życia chrześcijańskiego w każdym z nas. Trzeba odnowić ducha. Kierunek, właściwie cel ku odnowie, jest wskazany przez papieża Franciszka. To jest powrót do Kościoła, tak jak go na początku ustanowił Pan, do tego sposobu życia i funkcjonowania, który jest w dziejach apostolskich opisany, a który pięknie jednym zdaniem wyraża autor tych dziejów, kiedy mówi: jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących Chrystusa. Trwali w nauce apostołów, na łamaniu chleba, na modlitwach, no i w braterstwie, bo pisze autor dziejów apostolskich, przebywali razem, wszystko mieli wspólne, dzielili się tym, co posiadali, zwłaszcza z tymi, którzy byli, można powiedzieć, w takiej biedzie materialnej. Taka posługa miłości. I do tego trzeba nam po prostu bardzo wrócić. Natomiast pierwsze jakieś kroki na tej drodze to kroki, które odczytałem na nowo z Ewangelii Mateusza. To kroki wskazane przez samego Pana Jezusa. Stawia dziecko apostołom jako wzór pewnej prostoty i otwartości. A my mamy być po prostu otwarci na każdego człowieka i na Pana Boga. Więc u podstaw jest właśnie takie sobie elementarne uświadomienie, że nie tylko ja żyję, ale żyje Bóg i żyje drugi człowiek. I że sensu swojego życia, to nam podpowiada Jezus, trzeba upatrywać w służbie drugiemu, w otwarciu na drugiego. Dlatego pierwszy punkt, tutaj to była prostota, otwartość, w kwietniu jakoś na to zwróciłem uwagę. Teraz idziemy dalsze kroki, dobry przykład, następnie troska o ubogich, następnie upomnienie braterskie, to już będzie wrzesień, październik, będziemy analizować tę podpowiedź, wspólna modlitwa, no i potem przebaczenie i pojednanie, którego tak bardzo nam dzisiaj potrzeba i w rodzinie, i w społeczeństwie, i w Kościele. Dlatego teraz chcemy jakoś skoncentrować uwagę w maju na tym drugim kroku. Dobry przykład czego? No przede wszystkim miłości wzajemnej, która wyraża się i w takim byciu razem, w serdeczności wielkiej, w czułości, a nade wszystko w obdarowywaniu się nawzajem życiem, czyli w takim ofiarowaniu sobie życia. W tym, jak się spotykamy, powiada już Benedykt XVI w swojej encyklice, no to jest to po prostu dom wtedy dojrzałej miłości chrześcijańskiej, która jest właśnie miłością nie pożądawczą, a darzącą. Dziś naszym gościem jest dr Magdalena Ziętek-Wielomska. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie. Chciałbym zapytać o miłość współczesnych katolików do ekologii i tego typu zielonych spraw. Skąd to się bierze? Bo w zasadzie to jest pomysł ostatnich, myślę, 10-15 lat. Czy się mylę? I w doktrynach politologicznych jest tego całkiem sporo.
o ekologii sam Kościół pisał już od wielu, wielu lat, ale nie czynił z tego ideologii. I to jest ta różnica, że w tej chwili mamy do czynienia autentycznie swego rodzaju nowym światopoglądem, w którym matka natura, planeta, dobrostan, zwierząt stał się w centrum tego nowego światopoglądu. I to jest nowość. Z punktu widzenia samego katolicyzmu, katolik jest jak najbardziej zobowiązany do poszanowania przyrody, dlatego że przyroda jest dziełem Bożym, prawda? Jakby to jest stanowisko Kościoła. Bóg stworzył przyrodę i nie pozwolił nam robić z przyrodą tego, co nam się żywnie podoba, tylko jesteśmy zobowiązani też do przestrzegania prawa Bożego, do poszanowania właśnie całego dzieła Bożego. To jest stanowisko rzeczywiście, można powiedzieć, ortodoksyjnego, tradycyjnego katolicyzmu, które bardzo dobrze opisał katolicki bioetyk, ksiądz profesor Tadeusz Ślipko w książce Bioetyka. Bardzo, bardzo dobrze wyjaśnił właśnie to rzeczywiście takie tradycyjne to podejście. To taka, proszę Państwa, podpowiedź, jakby Państwo chcieli czegoś więcej niż tak, nasze 9 minut, dokładnie, można zajrzeć. Bardzo wartościowa lektura Ślipko, ksiądz Ślipko Bioetyka. Natomiast to, co mamy do czynienia w ostatnich kilkunastu latach, to już tak wyraźnie widać, jest to światopogląd tak naprawdę, no można powiedzieć, neopogański, w którym nie ma już miejsca na Boga jako stworzyciela świata. Jest tylko i wyłącznie matka natura, jest tylko i wyłącznie ewolucja, no i cała przyroda, prawda, z tej matki natury i z tej ewolucji pochodzi, a my jesteśmy częścią tejże całej matki natury. W żaden sposób nie odróżniamy się, nie wiem, od zwierząt, prawda, ponieważ nie ma czegoś takiego jak nieśmiertelna dusza, nie ma w ogóle świata nadprzyrodzonego, więc nie uczestniczymy w tym świecie nadprzyrodzonym, więc nas nic od tej przyrody, prawda, nie odróżnia. Więc to trzeba bardzo dobrze odróżniać. Czy mówimy o jakiejś takiej ogólnej dbałości o środowisko, czy mówimy o ekologii jako o pewnej ideologii, o pewnym światopoglądzie tak naprawdę pogańskim, neopogańskim, w którym zamiast Boga jest matka natura. Program jest nabożny, więc raczej musimy iść w tą stronę. Natomiast mam wrażenie, że jeszcze z 10 lat trzeba będzie się spowiadać, że w tym miesiącu 3 razy kosiłem trawę kosiarką spalinową, zakładając, że one jeszcze będą wtedy. A to jest pewnego rodzaju paradoks. Mam wrażenie, że ostatnio to bardziej przejmujemy się przyrodą niż tym, czy podążamy do zbawienia. No właśnie na tym polega ta nowa ideologia, prawda? To jest świat postchrześcijański. Największym problemem jest to, że chrześcijanie jakby nie zdają sobie sprawy z tego, że mamy do czynienia autentycznie z usuwaniem tak naprawdę światopoglądu chrześcijańskiego z naszej przestrzeni publicznej. Ja w tym kontekście mogę powiedzieć o pewnej konferencji naukowej organizowanej przez PAN, gdzie jedna z uczestniczek właśnie takiej bardzo no, zaangażowana w mocno w taki lewicowy projekt ekologiczny, wprost powiedziała, że my już podkładamy pod liberalizm posthumanizm, panteizm, czyli światopogląd właśnie taki neopogański. My tak powoli to podkładamy. Ludzie nie widzą tego, nie rozumieją tego, a w odpowiednim momencie już tę fasadę taką chrześcijańską, liberalną, prawda, oświeceniową, bo oświecenie gdzieś jeszcze odwoływało się do jakiejś tam kategorii duszy, w odpowiednim momencie tę fasadę już odrzucimy i zostanie, prawda, to, co tam zostało podłożone. Czyli autentycznie światopogląd nie tylko już właśnie postchrześcijański, ale wręcz antychrześcijański, gdzie zamiast Boga jako osobowego stworzyciela mamy do czynienia właśnie z takim panteistycznym światopoglądem, czyli cały świat, cała przyroda to jest jakiś taki jeden wielki, nie wiem, swego rodzaju Bóg, ale oczywiście Bóg w zupełnie innym znaczeniu. Ale w zasadzie jak tego słucham, to nie jest nowa metoda. Kiedyś opowiadał mi to znajomy duszpasterz ewangelicki, że w jednym z kościołów na Polszczyźnie wierni chodzili do tego samego kościoła, był ten sam proboszcz, podatki nawet do Rzymu szły, natomiast po 20 latach okazało się, że to jest gmina protestancka. I w zasadzie nic się nie zmieniło.
No to właśnie można powiedzieć interesująca metoda podstawiania, prawda? Podstawiania tak, żeby ludzie się nie zorientowali, że uczestniczą w czymś innym. No problem polega na tym, jeśli sama hierarchia Kościoła zachowuje się, jakby tego nie widziała. Ja w tej chwili nie oceniam, czy rozumie, czy nie rozumie, czy te działania są podejmowane w sposób świadomy, czy nieświadomy, ale ewidentnie taka tendencja jest i w jaki sposób bierność hierarchii w tej kwestii jest przynajmniej zastanawiająca, ponieważ większość osób naprawdę nie rozumie tego, że tu nie chodzi po prostu o dbałość o środowisko. Dbałość, która jest absolutnie uzasadniona. Ja jestem od wielu lat w ogóle krytykiem tego świata kapitalistycznego, konsumpcjonistycznego, ale to było przedmiotem krytyki już od wielu dekad, prawda? Także ze środowisk, nie wiem, katolickich, konserwatywnych, gdzie wskazywano na problem właśnie tej takiej rozpasanej konsumpcji i po prostu ukrytych kosztów tego modelu społecznego. Ale to, co jest teraz wprowadzane w ramach jednak słusznej krytyki tego, co było, bo to moim zdaniem było chore, pod tą właśnie przykrywką wprowadza się zupełnie nowy światopogląd, gdzie właśnie z racji tego, że nie ma tej transcendencji, nie ma odniesienia do Boga, prawda, do czegoś ponad przyrodą, to w tym momencie dochodzi do czegoś w rodzaju sakralizacji przyrody, prawda? Dlatego mówimy tutaj o światopoglądzie neopogańskim, ponieważ jak popatrzymy, jak wyglądał światopogląd właśnie w tym świecie przedchrześcijańskim, no to, nie wiem, czczono drzewa, czczono jakieś tam święte wzgórza. Tak, dokładnie, więc i to wraca, prawda? Mamy też do czynienia z coraz większą fascynacją światem magii. Ja to dokładnie śledzę. Ale mnie zastanawia, bo ile zwykli ludzie mogą mieć różne pomysły na swoje wierzenia, o tyle zaskakuje mnie, że bardzo często w kręgach kościelnych dopuszcza się takie rzeczy i jakby pomijamy fakt tego, że święty Wojciech zginął za to, że tam nie chciał bić pokłonów światowidowi, czy tam jakiemuś innemu czworotwarzowemu bóstwu i nagle mija tam te 1,5 czy 2 tysiące lat i w Bazylice Watykańskiej jest podobne bóstwo, tylko z innego kontynentu. I jest już okej. Zgadza się. Jeśli chodzi o część duchowieństwa, na pewno mamy tutaj do czynienia z brakiem wiedzy, ponieważ niestety, ale jakość kształcenia, w szczególności filozoficznego, w świecie katolickim spada na łeb i szyję. Mamy do czynienia z rugowaniem przedmiotów rzeczywiście teologicznych, filozoficznych, zastępowaniem ich przez jakąś tam, nie wiem, pedagogikę i tego typu przedmioty. I ja miałam okazję spotkać duchownych, którzy autentycznie nie rozumieją tych spraw, ponieważ nie mają wiedzy filozoficznej. Natomiast odnoszę wrażenie, że jest część, która świetnie rozumie, o co chodzi. Tylko w jakiś sposób, tak jakby Kościół stracił pewną odporność i nie potrafi tego problemu rozwiązać. Więc może jest to zadanie dla świeckich właśnie, żeby z tej strony pojawiły się po prostu głosy krytyki i nacisku. I może to jest najwyższy czas właśnie, żeby przestać tylko głową kiwać i się dziwić, tylko zacząć autentycznie głośno mówić i pytać się, co wy robicie. No tylko kłopot jest taki, że do dyplomu inżyniera potem trzeba jeszcze dorobić dyplom teologa czy filozofa. To czasem jest trudne do pogodzenia z rzeczywistością. Zgadza się, dlatego polecam, jeśli ktoś ma chwilkę czasu, właśnie przeczytać tą książkę albo chociaż ją przejrzeć profesora Ślipki, ponieważ on w bardzo prosty sposób wyjaśnia tę kwestię. On tam właśnie pokazuje, jaki jest paradygmat katolicki, czyli właśnie podkreślenia tej roli, że potrzebujemy i pewnej symbiozy z przyrodą, i pewnej kontemplacji, ale też i to jest jednak nasz teren pewnej takiej działalności, przekształcenia świata. Natomiast tymi błędami to jest stanowisko, które on nazywa antropocentryczne, czyli po przekonanie, że człowiek z przyrodą może robić wszystko, co chce. I druga skrajność, stanowisko, które on nazywa biocentryczne, czyli w którym właśnie to przyroda jest całkowicie tutaj w centrum, a gdzieś ten człowiek staje się no właśnie tylko i wyłącznie jakimś tam zwierzęciem z ludzką twarzą, tak można by powiedzieć. No w tym kontekście warto przypomnieć sobie
sobie, co już przed 100 laty mówił Chesterton, brytyjski katolik, który już właściwie pisał o tych samych problemach, bo to już wtedy się pojawiło, ale gdzieś tam jeszcze nie było tak dominujące. I on powiedział ciekawą rzecz, że matka natura, że natura nie jest naszą matką. Natura może być co najwyżej naszą siostrą, ponieważ mamy wspólnego ojca. To jest bardzo dobre właśnie takie podsumowanie tego właśnie stanowiska katolickiego. To nie jest nasza matka, ponieważ mamy wspólnego ojca, prawda, Boga, więc przyroda może być co najwyżej naszą siostrą. No to będzie bardzo ładna puenta. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A Państwu mówimy do zobaczenia.